10 polskich firm sprzedanych obcokrajowcom. Dziś opowiem Wam o polskich firmach, które powstały tutaj w naszym kraju jako polskie, ale zostały sprzedane za granicę. Czemu? Zazwyczaj chodzi o pieniądze. Łatwiej jest sprzedać ową działalność niż prowadzić ją w Polsce, bo nie okłamujmy się, nigdy polskie rządy nie wspierały przedsiębiorców. 10. Na początek nasza klasa. Polski serwis społecznościowy, który został uruchomiony 11 listopada 2006 roku. Jego pierwotnym celem było umożliwienie użytkownikom odnalezienia osób ze swoich szkolnych lat i odnawianie z nimi kontaktu. Aktualnie serwis nabrał charakteru wielopoziomowej platformy komunikacji dla polskich użytkowników internetu. Serwis nk.pl jest 179 pod względem popularności na liście polskich stron Internetowych według danych portalu Alexa. W czerwcu 2010 roku na portalu istniało około 14 milionów aktywnych kont użytkowników, jednakże ocenia się, że 6% kont to konta fikcyjne. W tej chwili największe udziały ma rosyjski Digital Sky Technologies. Część udziałów kupił także NASPERS. Krakus, taka ładna polska nazwa. A dokładniej Animex to działające na polskim rynku przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji mięsa wieprzowego, drobiowego, przetworów mięsnych oraz puchu i pieża. Od lat przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją na rynek krajowy oraz eksport mięsa i jego przetworów na rynki zagraniczne. Animex posiada 9 fabryk rozmieszczonych na terenie Polski, są producentami wcześniej wspomnianego Krakusa, tak Popularnego w Polsce. Firma powstała w 1951 roku. Od września 2013 roku Animex jest częścią chińskiej grupy WH Group, największego producenta mięsa wieprzowego na świecie. Czyli jak widzicie, nawet mięso dzisiaj jest chińskie. Hortex polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją mrożonych warzyw i owoców oraz soków i napojów. Firma powstała w 1958 roku jako przedsiębiorstwo handlu zagranicznego Hortex, działające w ramach centrali współdzielni ogrodniczych. W latach 70. XX wieku była jednym z głównych dostawców wyrobów rolno-spożywczych w Polsce, a w latach 80. producentem koncentratu soku jabłkowego. W 1989 roku tradycję i majątek firmy przejął Hortex Spółka Zoo, który miał być sprywatyzowany w 1994 roku w prywatyzacji akcyjno-pracowniczej, ale pozostał w rękach Skarbu Państwa. Złe zarządzanie w tym okresie przeniosło znaczące zadłużenie. W 1997 roku przeprowadzono restrukturyzację w trakcie której doszło do nieprawidłowości stwierdzonych przez NIK. W 2003 roku Bank of America wykupił udziały od pozostałych akcjonariuszy, a w 2006 roku europejski prywatny koncern Argan Capital zakończył współpracę z Bank of America i wykupił od niego akcje części firmy, którymi dotychczas zarządzał w imieniu banku, w tym Hortex Holding. Czyli jak widzicie, nasz polski Hortex jest częściowo europejski, a częściowo brytyjsko-holenderski. Mieszko, zakłady przemysłu cukierniczego Mieszko dokładnie. Działa od 1993 roku, kontynuując tradycję cukiernictwa zakładów Słązakiraci Bożanka. Od 1997 do 2014 roku spółka notowana była na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Produkty popularne są również poza granicami Polski. Firma sprzedaje słodycze w ponad 60 krajach świata. Gdzie jest haczyk? Po przejęciu spółki przez Bizanto Investments i przymusowego wykupienia akcji od drobnych akcjonariuszy, spółka została wykluczona z obrotu giełdowego z dniem 31 grudnia 2014 roku. Tym samym od tego momentu owa firma jest holenderska. Leviathan, największa franczyzowa sieć sklepów spożywczych w Polsce o nazwie nawiązującej do hebrajskiego demona. Równie dobrze sklep można nazwać Lucyfer. Powstała w 1994 roku, a obecnie liczy ponad 3 tysiące sklepów zlokalizowanych na terenie całej Polski zatrudnia 25 tysięcy osób. I twórcą był Waldemar Nowakowski, a obecnym prezesem zarządu Leviathan Holding jest Wojciech. Kruszewski. W 2011 roku sieć Leviatan została częścią grupy Eurocash, która uzyskała prawa do marki oraz zarządzania w 9 z 16 spółek regionalnych. Eurocash zaś podlega pod Jeronimo Martins, które posiada również Biedronkę, zaś sama firma jest portugalska. Lech, marka piwa produkowanego przez browar Lech Browary Wielkopolski. W 2011 roku było czwartą, a w 2013 siódmą najlepiej sprzedającą się marką piwa w Polsce. W 2004 roku producent piwa rozpoczął akcję marketingową, mającą na celu odświeżenie wizerunku marki. Prócz zmiany etykiety zmieniano także kolor butelki Lecha Premium i mocnego z brązowego na zielony. W 2012 roku butelka ponownie została odświeżona. Dodatkowo specjalne tłoczone wypustki EasyGrip TM ułatwiające pewne i wygodny chwyt zostały dodane do standardowego zestawu. Butelka stała się też smuklejsza, dodatkowo tłoczone koziołami. Zmieniono etykiety z zielonej na zielono-srebrną, także ogólnie często poprawiano wygląd samej butelki. Były to zmiany nawiązujące do zmian puszek, gdy w 2010 roku po ich bokach dodano tłoczenia. Dodatkowo dostępne są specjalne, limitowane butelki, nawiązujące do przystanku Woodstock. Lech należy do kompanii piwowarskiej, należącej w 100% do japońskiego koncernu piwowarskiego Asah. GaduGadu, gadu, polski komunikator internetowy opracowany przez firmę GG Network. Pomysłodawcą i twórcą jest informatyk Łukasz Foltyn. W 2011 roku GaduGadu gadu miało około 7 milionów unikatowych użytkowników, którzy wysłali do 300 milionów wiadomości dziennie, a dziennie powstawało ponad 500 nowych kont. Duży wpływ na rozwój komunikatorów tego typu jest stworzony przez izraelskich programistów ICQ. Łukasz Foltyn stworzył aplikację działającą w podobny sposób, ale lepiej dostosowaną do rynku polskiego. Gadugadu -gadu zostało uruchomione 15 sierpnia 2000 roku i szybko zdobyło dużą popularność. Według informacji podanych przez firmę Gadugadu -gadu już pierwszego dnia w systemie zarejestrowało się 10 tysięcy osób. Gadugadu -gadu było pierwszym na świecie komunikatorem używanym do Publicznej dyskusji na orbicie okołoziemskiej. Była to rozmowa pomiędzy użytkownikami a kosmonautami na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, zorganizowana 27 czerwca 2008 roku. W 30. rocznicę lotu pierwszego polskiego kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego w kosmos. Obecnym właścicielem GG jest firma England. Biedronka, założycielem sieci sklepów detalicznych Biedronka, był przedsiębiorca Mariusz Świtalski, właściciel Elektromisu. Pierwszy sklep sieci Biedronka otwarto w Poznaniu przy ulicy Newtona 4 kwietnia 1995 roku. W 1997 roku Jeronimo Martins odkupiło od Elektromisu 210 sklepów Biedronka i od tego czasu dynamicznie rozwija tę sieć. W 2008 roku nastąpiło przejęcie ponad 120 sklepów przez niemiecką firmę Sieci Plus oraz przekształcenie ich w kolejne sklepy sieci Biedronka. 29 czerwca 2010 roku w Warszawie podpisano umowę pomiędzy Jeronymem Martins a PZPN, na mocy której do 31 lipca 2014 roku Biedronka była oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski, reprezentacji juniorskich oraz Pucharu Polski. Biedronka miała wiele problemów z prawem, głównie jeśli chodzi o przestrzeganie praw pracowników, także Biedronka, kojarzona z Polską, jest. Portugalska, no i częściowo niemiecka, no jakby inaczej. Amino, polski producent koncentratów obiadowych, zup błyskawicznych oraz przypraw z siedzibą w Poznaniu. Nawet nie wiecie, ile filmów zrobiłem jedząc ich zupki. W latach 70. XX wieku, pod marką Amino, produkowano koncentraty obiadowe, desery w proszku, przyprawy oraz koncentraty napojów. W czasie ograniczeń w imporcie surowców, wprowadziła na rynek kawę rozpuszczalną Inka, stworzoną na bazie ekstraktu z cyklonu. W 1992 roku miała miejsce prywatyzacja poznańskiego zakładu Amino. Nowym właścicielem fabryki stała się spółka CPC Amino, która w 1998 roku zmieniła nazwę na Best Foods Polska. W roku 2000 marka Amino dołączyła do koncernu Anilever na podstawie fuzji z Best Foods. Anilever to nic innego jak firma holendersko-brytyjska. Allegro, polska spółka z branży komputerowej z siedzibą w Poznaniu, prowadząca serwis Allegro.pl. Spółka powstała w wyniku przyłączenia do swoich struktur podmiotów zależnych QXL Poland, Otomoto, Ceneo Bankier i Internet Service dnia 26 stycznia 2011 roku. Po połączeniu stała się największym pod względem przychodów z działalności w sieci przedsiębiorstwem w Polsce. Obecnie do Allegro.pl nie należą już serwisy Bankier.pl. I moje auto.pl. Sam serwis Allegro dociera ze swoją ofertą do 57% polskich internautów. W marcu 2008 roku koncern mediowy Naspers z południowej Afryki zakupił Allegro. 14 października 2016 roku grupa Allegro i jej ówczesne serwisy polskojęzyczne i Ceneo zostały sprzedane przez Naspers. Nowym właścicielem stała się firma funduszy inwestycyjnych Cimwen. Parimera i Mid Europa Partners. Dzięki za obejrzenie do końca. Przypominam Wam o nowym kanale, który jest bardzo publicystyczny, trochę polityczny. Link macie w opisie, także tam zapraszam. Wczoraj na przykład poruszaliśmy tam temat filmu Claire.